Ze ścieżki asfaltowej wzdłuż ulicy Przybłoniach w Starym Koninie konińscy cykliści korzystają od lat. Do tej pory nie było tu problemów. Zaczęły się teraz w związku z budową w pobliżu centrum handlowego. Zbudowano tutaj zjazd na parking do centrum handlowego. I to jest jakby oczywiste, że taki zjazd jest potrzebny, bo samochody muszą tutaj wjeżdżać. Natomiast w związku z tym ciągłość i nawierzchni, i samego przebiegu drogi dla rowerów, i drogi dla pieszych została przerwana. Zmieniła się nawierzchnia na tym zjeździe. Teraz jest tu kostka zamiast asfaltu. Rowerzyści twierdzą też, że konstrukcja tego wyjazdu sugeruje pierwszeństwo dla kierowców. Nie rozumieją, dlaczego nie wygląda on tak jak przy ulicy Kleczewskiej. Gdybyśmy zostawili nawierzchnię drogi dla rowerów asfaltową, od razu jakby można powiedzieć czytelność tego ciągu znacznie się poprawia. Wszyscy użytkownicy od razu wiedzą, o co w tym miejscu chodzi. Wiedzą, że jest droga dla rowerów, wiedzą, że jest chodnik i wiedzą, kto komu tu powinien ustąpić. Niektóre prace w tym miejscu nie są obecnie zgodne z przyjętym projektem, komentuje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Według wszystkich dokumentów, czy według naszej wiedzy, naszego uzgodnienia, ciąg rowerowy ma być zachowany zgodnie z wytycznymi, czy tam zgodnie z oczekiwaniami rowerzystów. Dzisiaj nie ma tak naprawdę co komentować, ponieważ jest to teren budowy. Wykonawca realizuje swoje zadanie. No i jak skończy, wtedy będziemy mogli mówić o tym, czy jest to przerwane, czy jest zachowane, czy jest dobrze, czy jest źle. Kierownik budowy uspokaja, że to tylko tymczasowe rozwiązanie na potrzeby budowy, a rozbiórka ścieżki jest ujęta w planie robót. Na ten moment, aby wykonany asfalt, który w przyszłości powstanie, nie uległ degradacji przez nasze auta, które dojeżdżały z towarem na budowę, wykonaliśmy przejazd w tym miejscu tymczasowo, aby uniknąć po prostu degradacji tego asfaltu. W dalszej kolejności zapewne go wykonamy i zgłosimy do odbioru pracę Zarządowi Dróg Miejskich. I ścieżka będzie uciąglona tak, jak to miało miejsce wcześniej. Na ten moment dalej trwają prace w tamtym rejonie. Budowa centrum handlowego ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wtedy także rowerzyści powinni odzyskać ścieżkę.